Witajcie, witajcie, kochani. Nie wiem, czy nas słychać, czy nas widać. Znajduję się w tej chwili w gospodarstwie rybackiej Mikołajki, gdzie poza tarłem sielawy, poza zarybieniem sielawy, poza badaniami nad sieją, które zobaczycie na kanale Ratuj Ryby na YouTubie, w tej chwili wyselekcjonowujemy samice i samce szczupaka. Około 500 kg materiału jest do przejrzenia. Bardzo ładne ryby, bardzo zdrowe. Te, które się nie nadają, natychmiast są wypuszczane do wody, a te, które są dojrzałe, które mają bardzo ładną mikrę w stylu materiału, można sobie... Pokaż. Ojej, dobra, nie pokazuj. Nie ma co, szkoda, bo faktycznie aż za bardzo. A te, które nadają się, są transportowane w miskach do tam widocznej wylęgarni mobilnej. Po to ona została tutaj zorganizowana, żeby natychmiast wpuszczać ryby po tarle do tego samego jeziora, z którego zostały pozyskane. Jest to dosyć szybka praca, wymaga doświadczenia. Jednym ruchem trzeba sprawdzić, czy ryba jest dojrzała, czy nie jest dojrzała. No i o tyle jest to doskonała w ogóle sytuacja, że możemy mieć sadzę nad jeziorem, możemy mieć wylęgarnię nad jeziorem i możemy mieć warunki do tego, żeby tam potem po pobraniu ikry rybę wypuścić z powrotem do wody. Ryba po złowieniu odpoczywała sobie w tych sadzach. Delikatnie, no, żywe. Zaraz ryba dostanie troszeczkę anestetyku, żeby była spokojna, żeby miała funkcje życiowe zahamowane, żeby można było także bezpiecznie pobrać od niej materiał genetyczny. No, celowe w zasadzie są teraz w tym okresie tarła sztuczne, też z jednego powodu, bo na jeziorach niektórych jeszcze jest lód. Szczupak wytarł się pod lodem, dostał światła, już nie reagował aż tak za bardzo na temperaturę, która nie była korzystna i nie jest korzystna dla tarła szczupaka w tej chwili, a jej zmiany szczególnie nie są korzystne na rozwój ikry, która po prostu nie jest w stanie się rozwinąć. I po selekcji ryby są przenoszone do mobilnej wylęgarni. Dziku nam pomaga oczywiście. I co? Dasz radę? Hop! Dziki! No tak, ty. Sorry za wstrząsy, ale idę razem z nimi, żeby wam pokazać. Jeżeli macie jakieś pytania, to zaraz zobaczę, chociaż pewnie nie widzę komentarzy podczas tego live'a, więc nie wiem. Ale najwyżej odpowiem po zakończeniu. Teraz za bardzo nie mam na to czasu. Pokażę wam jeszcze warunki, które są faktycznie idealne do tego, żeby tutaj takie tarło przeprowadzić. No, wymagało tej inwestycji, zaraz powiem o tej mobilnej wylęgarni, w której są słoje, w której są baseny, w której jest cała aparatura z wykorzystaniem naczepy po prostu mobilnej. A tutaj mamy, zaraz pójdę jeszcze wam pokazać, czy wszystkie szczupaczki z ostatniego wypuszczenia, sorry za wstrząsy, czy wszystkie szczupaki odpłynęły. Zobaczycie zresztą materiał na
Na filmie, na kanale nie ma. Nie ma, no już około 300. Może się pomylę, może 200 kg. Odpłynęło z powrotem do natury. Dziki pozdrów. Pozdrów dziki. Dziki oczywiście pomaga. Wyciąga patyki z wody, żeby szczupaki nie miały przeszkód. Co, trzemy czy nie trzemy? A, akurat nie ma. Akurat nie ma teraz tarła. Poczekaj, bo mamy live'a. Już jest anestetyk dany? A tam. Zobaczcie, tu jeszcze rybka jest. No jest fajna też temperatura, że ona nie skacze w miskach i tak dalej. Że jest podatna. A tu już mamy z zastosowaniem środka, gdzie ona się uspokaja, gdzie nie walczy, tak jak go słychać z tamtej miski. Ile czasu? Gdzieś około 5 minut w anestetyku wystarczy? 5 minut. Żeby zaraz tutaj kolejny etap. Jeszcze tu sobie przygotowujesz, prawda? Na razie miskę przygotuję. Zobaczcie, pod namiotem już zbiorniki przygotowane. W tamtych już jest wylęk. Pokażę wam potem na filmie. Miska oczyszczona. Przygotuję zaraz tutaj, a Radziu w tej chwili przepłukuje ikrę, miesza ją. Może to wygląda niezgrabnie czy zaskakująco, ale Radek lubi czuć po prostu każde ziarenko pod palcem, każde jajeczko. Jest faktycznie to też metoda. No, wymaga doświadczenia oczywiście i tak dalej, gdzie gęstość ikry ma tu znaczenie. Gdzie woda, gęstość wody ma tu znaczenie i to wszystko faktycznie idzie wyczuć pod ręką. Koniecznie w rękawicy, żeby czasem, no i pomijając bakterie, ale też paznokieć, tak. No osłonki są tak delikatne w tej chwili, prawda? Dokładnie, że szupaka strasznie jest właśnie delikatna, dlatego nawet znaczenie ma, że ta miska nie może mieć żadnego zarysowania, nie? Tak, żadnej takiej tak. Właśnie jak tam czasami ten plastik na przykład ma tak. Takie malutkie, mikro, dokładnie. Bo to są nawet nie... Już tnie, nie? Tak, nie. Już tnie, osłonki. No i jeszcze notabene zawsze opóźnia reumatyzm taka rękawiczka, nie? No jakby nie patrzeć woda, a od rana w te ręce trzymamy w wodzie, nie? Przyznasz się, od której tutaj dzisiaj pracujesz? Ogólnie zaczęliśmy od 9. A, to wyjątkowo to późno, wyjątkowo to późno. Dzisiaj wyjątkowo późno. Wczoraj od 4. Tak. No trzeba kontrolować. Radziu, to jeszcze powiedz widzom, bo tutaj mamy widownię. Byłeś na święta w domu? No tak, w namiocie. Ze szczupakami. Ryby niestety świąt nie mają, ani weekendów niewolnych, więc. Ale jeszcze kilka do oczyszczenia widzę. Tak. Będzie, zaraz wam pokażemy. Tu już bardzo ładnie wygląda, nie wiem czy to będzie widać. O, takie rzeczy trzeba natychmiast wybrać. No szkoda, że nie pokazałem wam zaplemnienia, akurat nie zdążyłem. Ona już jest zaplemniona, a w tej chwili następuje faza zapłodnienia i w zasadzie już płukania, już jest zapłodniona. Zapłodniona już jest. Już jest zapłodniona. Już życie powstało. Już tak, już jest. No nie chcę wchodzić na tematy. Jakieś 250 tysięcy tutaj jest ziarenek, nie? Zapłodniony. Tak, Jakubie, będzie odcinek. O, widzę pierwszy komentarz, nie wiem czy wcześniej nie widziałem, czy nie. Oczywiście, że będzie, jest to troszkę inna metoda niż na poprzednich filmach. Będzie odcinek sielawy, udało nam się idealny sposób, idealną sielawę w podgrzewanej wodzie, słuchajcie, wyprodukować jako
Można powiedzieć, że jedyni na Mazurach? Czy ktoś tu jeszcze taki coś zrobił, taki eksperyment? To znaczy, dopiero zaczynają pewno robić. Bo... Ale nie, mówię o podgrzewanej wodzie, w tym sezonie konkretnie. A to jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś podkowywał, no bo na wszystkich gospodarstwach dopiero się kluje, nie? Tak, dokładnie. W naturze dopiero się kluje sielawa, czyli... A my już mieliśmy taki na rybek letni, można jak powiedzieć. Jak ktoś oglądał serię o sielawie, który będzie dokończony, specjalnie tutaj Radek do mnie zadzwonił, żeby koniecznie przyjechać. Nie jest to dobry okres ze względu na przygotowanie gigantycznej akcji sprzątania brzegu Warty od źródeł do ujścia, no ale obiecałem wam, że dokończę sielawę. Obiecałem patronom też, dziękuję wszystkim patronom za wsparcie w programie Patronite. Zapraszam te osoby, które chcą wesprzeć takie działania, żeby mógł jeździć po Polsce i też pokazywać wam inne pozostałe gatunki czy dzieci edukować. To zapraszam na Patronite, ratuj ryby, tam są projekty, które można zobaczyć. No i na uwagę zasługuje naczepa. Nie zwracajcie uwagi której są słoje. Potem opowiemy o całym systemie. Jest to mobilna wylęgarnia. Bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś nie chce wozić ryby, transportować ją z miejsca na miejsce, z wylęgarni, z jeziora, potem znowu z powrotem na jezioro odwozić, to jest idealne rozwiązanie do tego, żeby zastosować sobie taką mobilną wylęgarnię, po to, żeby mieć bardzo bliską odległość do tego, żeby wypuszczać tą rybę. Czy możemy już pokazać pobieranie, czy przygotowujemy? A jest, jesteście już. Tylko, że płatki się nie zawiewają, wiesz, to tak okay. My się chowamy za kotarką. Oczywiście. No, pogodę mamy jaką mamy. I był śnieg, i było bardzo duże słońce. Przed słońcem też musieliśmy... Wszystko było. Przed słońcem też musieliśmy ikrę zasłaniać, bo ikra, ziarenko działa jak w zasadzie taka soczewka i wtedy podgrzewa się natychmiast. To jest wodne, jak to było na tym, nie? Kolejna rybka. Poznajcie Bartka, przywitaj się z widzami. Cześć wszystkim. Zapraszamy na Tarło Szczupak, gospodarstwo rybackie Mikołaj. Chwyt profesjonalny. Pobieranie oocytu. Żeby się nie męczyła, zwróćcie uwagę na ten rodzaj chwytu. No jeszcze... Chyba nie zasnęła. Dobrze. Jeszcze nie zasnęła, no. Takie właśnie ruchy nie są pożądane. Niepotrzebnie ryba się miałaby męczyć. No i idzie, słuchajcie, to którą mamy godzinę teraz, bo ja nawet straciłem rachubę czasu? 14. Od 9 non stop, takimi właśnie partiami, takim systemem super, że tam jest sprawdzana ryba i podbierana, przetransportowywana tutaj, tam już jest oczywiście wyselekcjonowana, tutaj usypiana, o, te jeszcze żywe. A te właśnie spokojne, oczywiście też żywe. Potem przekazywana do radzia na baza numer 2, no w zasadzie 3, nie? Baza numer 3. Radziu od razu zapładnia, miesza, wsadza do słojów. Ikra jest ważona. Jest to wszystko profesjonalnie opracowane na podstawie doświadczenia. Znowu profesjonalny chwyt, ale cieknie. Zasłaniają się. Tu każda różnica temperatur ma znaczenie. Ja nawet jak tu wchodzę, to już mam wrażenie innej temperatury. Jakub pyta, czy jakie zawody mają ci panowie, rybaka czy ichtiologa? I są ichtiolodzy, i są rybacy. Nie mylić z rybakami najemnikami, tylko z rybakami, którzy opiekują się wodą. Ma to znaczenie. Każde akurat tarło, czy zarybienie, czy
czy odłowy tutaj odbywa się w obecności zawsze ichtiologa lub też kilku ichtiologów, ale przede wszystkim jest tu istotne doświadczenie, a nie stanowisko. Tak jest, powiem wam, że spotkałem rybaków, co trą już kilkanaście lat, po 10-15 lat i robią to lepiej niż świeżo upieczeni ichtiolodzy. No normalne, no to jeżeli się czegoś nie zrobi, raz, drugi, trzeci, czwarty, ryba jest tutaj po tarle odkładana do transportu. O, ładna ryba. Zatrzymywać ikrę, tak kapie zwierzęta, zatrzymywać po prostu. Zobaczcie. Dobra, Dolores. Trzymasz mnie od tego, co? Uważaj, bo kapie strasznie. Oczywiście sucho. Podaj ci jeszcze jakąś bardziej suchą szmatkę? Podaj mi. Duża, no trzeba było blokować, jak widzieliście. No i też można spojrzeć na otwór. Brodawkę płciową. Na brodawkę, dokładnie. To jest też ważne już. Nabrzmiała. Dokładnie. Dobra. No i zaraz zobaczycie. Przy takiej ilości ryby naprawdę można idealnie wyselekcjonować sobie ikrę. Zobaczcie na ten kolor. Zobaczcie, jak oddaje. Tu już akurat przy takiej sztuce potrzebne są cztery ręce. No plus doświadczenie. Ile oni rocznie mają średnio tego wylęgu? Zaraz spytamy Radka. Ile w tym roku planujecie? Około 2 milionów. Około 2 milionów. To z tego, co dzisiaj zrobiliśmy, to będzie 15 litrów ikry. Razy liczyć 100 tysięcy w słoju. W kilogramie. W kilogramie to jest. Bo do słoja może 3 być. Liczymy 50% przeżycia, czyli z dzisiaj będzie 700 tysięcy. No. Z dzisiejszego będzie 700 tysięcy i tak do 1,5 miliona wam wystarczy, tak? Będziecie zresztą widzieli na filmie, będzie wszystko wytłumaczone. Nie jest sztuką złowić 10 ton ryb. Tutaj w zupełności wystarczy 0,5 tony tarlaków, żeby wyselekcjonować powiedzmy sobie około 300 kilogramów pewnej ryby, tak wyglądającej ikry, żeby zarybić wszystkie jeziora zgodnie z operatem. Można złowić więcej, można brać tą rybę, oczywiście nie przeprowadzać tarła przeżywalnościowego. No robią tak niestety niektórzy, jest to bez sensu, ze szkodą dla natury. Nie do końca nawet z jakimiś plusami dotyczącymi naszego zdrowia, bo ta ryba nie ma żadnych wartości odżywczych. Wszystko idzie w produkcję gamet, tak jak u nas w naturze czasami się mówi, że mama, rodzic oddaje urodę dziecku. To tak samo tutaj. Tak samo tutaj. Jest dokładnie taka sama procedura naturalna. 2,250. To jeszcze jedna? Akurat jest jedna. Jakub, pytałeś o to już chyba kilka razy. Sieraków jest szkołą numer jeden, jeżeli chodzi o kwalifikacje i doświadczenie w Europie, więc jeżeli masz daleko do Sierakowa, to jedź do Sierakowa. Chyba że będziesz przyjeżdżał na praktyki, po prostu możesz mieć zupełnie inny zawód, ale poświęcisz kilka sezonów na praktykach. Albo zapraszam do klubu Patronite. Można
wtedy wybrać się ze mną na taką, na takie doświadczenie na kilka dni, na tydzień, co da tobie jakieś pole. No natomiast wiedzę teoretyczną i tak trzeba zdobyć, i tak trzeba zdobyć. Nie było województwa w Polsce, Jakub, z którego nie byłoby absolwenta szkoły w Sierakowie. Także każdy, mówię o byłych województwach, każde województwo... Skrzywiało trochę. Nie, nie boli, Agnieszko, ponieważ jest to doświadczone zadanie. Możesz pojechać... Tak, tak, tak. Jest to robione przez doświadczone osoby. Ona w naturalnym tarle, Aga, dokładnie przeżywa ten sam, albo jeszcze większy, jakby ból. Jest wtedy jakby żywa, w sensie nie jest lekko uśpiona. Jej procesy życiowe nie są spowolnione bez anestetyków, więc tak naprawdę bardziej może być wykończony taki szczupak w tarle naturalnym, gdzie jedną samicę goni kilka do kilkunastu samców. Czasami są gatunki, które po tarle nie przeżywają naturalnym. Nie chcę mówić, że tutaj to jest doskonałe. Zobaczcie. One teraz sobie będą moment czekały. Niektóre od razu widzę, że odpływają. Około 5 minut, Michał. Około 5 minut też nagrałem cały proces, czekając, aż ryby odpłyną. Około 5 minut. To też wszystko zależy od doświadczenia, ponieważ jeżeli ktoś da za dużo tego środka anestetycznego i tak dalej, no to wiadomo, że ryba jakby później dochodzi do siebie. A jeżeli ktoś dokładnie wie, ile jest potrzebne, żeby sprawnie i szybko pobrać. Zobaczcie, no nie wiem, ile live trwa. Natomiast już dwie partie ryb w międzyczasie zostały wypuszczone. A te zaraz spokojnie sobie dojdą do siebie, żeby odpłynąć. Około 5 minut. Tamte już uciekły. Nie wiem, czy widać w ogóle te rybki tutaj przez ten telefon. Na pewno ta większa potrzebuje troszeczkę więcej czasu i fajnie, niech sobie odpocznie. To też jest, słuchajcie, trochę instynkt ryby, że one nie pójdą od razu na głęboką wodę, narażone na niebezpieczeństwa. Co prawda tego typu szczupaki, takiej wielkości, w wodzie nie mają naturalnych wrogów, natomiast kormoran na przykład idealnie by czyhał na takiego, który by nie miał siły czy też swojej sprawności, żeby się schować. O, ten już podejmuje odpłynięcie, już się nastawił. Te dwie samiczki akurat są potężnymi rybami. Niech one sobie odpoczną tutaj. A tamten już mniejsza to była rybka, więc sobie odpłynęła. Nie zdarza się, żeby samice nie przeżyły procesu usypiania. To jest tak jak goździk. Kiedyś, ten w tej chwili chyba zabroniony generalnie, ale naturalny. O, ta już też podejmuje próbę. Naturalny. Taki, no zresztą stosuje się goździki jak zomboli i tak dalej, zniszula natychmiast taki goździk i tutaj śmiało można również zastosować goździk. Mówię o samym procesie, nie mówię o formach prawnych. Także nie, to chodzi o to, żeby spowolniły się funkcje życiowe, żeby mięśnie nie pracowały ryby, żeby się nie stresowała przede wszystkim.
bo stres też wpływa na... Nie, Radek, została, znaczy wcześniej została ikra pobrana od sielawy, no 5 miesięcy temu. 5 miesięcy, dzień w dzień, ichtyolodzy tutaj dzień w dzień pilnowali tej naszej ikry sielawowej, którą pozyskaliśmy, nie wiem czy pamiętacie film. No i teraz wykluła się, została przełożona do stawów takich zbiorników. Nie stawów, zbiorników, welęgarni, gdzie można było podjąć doświadczenie dotyczące podgrzania wody, więc puszczaliśmy dosłownie taką sielawkę wczoraj. O zmroku oczywiście, po zmroku. Wszystko zobaczycie na filmie, jak zdążę zmontować do sprzątania brzegu Warty, bo teraz też nie śpię od paru miesięcy po nocach, żeby zorganizować akcję sprzątania 800 km rzeki w jednym dniu. Ale materiał jest zebrany, jest fajny materiał ze sieją, jest troszeczkę sandaczy pod wodą, jest będzie pokazanych, sielawa będzie pod wodą pokazana, sieja będzie pod wodą pokazana, tarło podstawowe w zakładzie doświadczalnym Instytutu Rybactwa Śródlądowego będzie pokazane, będzie pokazana profesjonalna welęgarnia właśnie Instytutu Rybactwa Śródlądowego, który to Radkowi pomógł w tym, żeby podgrzewanej, o widzicie, mimo tego, że duża samiczka już tamta jest największa, niech ona sobie odpoczywa, a ta już przygotowuje się dotarła. Jezus, ale mi się kręci w głowie, nie dotarła, tylko do odpłynięcia do natury. Prawda jest taka, że czym dłużej one by tu były, tym dla nich lepiej. Tutaj nikt nie chodzi. Tutaj nic im się nie stanie. Mewy tam też nie podlecą tutaj. Czy kormorany bardziej przykre. Ale w tej chwili, Radek, jeżeli chodzi o szczupaki, to... O, ruszyła się Dolores. No to jestem sam zdziwiony, że już w zasadzie jest. Już w zasadzie jej funkcje życiowe są stabilne. Nie ma żadnego problemu z koordynacją. Zobaczcie, specjalnie troszeczkę przytrzymałem, ale i tak jestem zaskoczony, że akurat ta duża już chce wrócić i wraca do natury. Zdążę ją jeszcze zobaczyć. O, taki mały cień, nie wiem czy widzicie. Popłynęła. No i koniec. Jeden tam jeszcze mały został sobie pod trzciną, ma cień, więc myśli sobie chyba, że jest w kryjówce już podwodnej. I tak to wygląda. Pozdrawiamy zespół szkół w Sierakowie. Przepraszam, że jeszcze nie zdążyłem zmontować filmu o szkole, ale sprzątanie brzegów Warty naprawdę mi zabiera tyle czasu. To jest już kilka, nawet nie set, tylko tysięcy kontaktów. Głowę mi to trochę urywa i taki jestem właśnie cały podekscytowany i trochę przemęczony. Ale mam już zgrany materiał do jednego bloku. Mam już scenariusz na ten film, także niedługo się też pojawi właśnie film. Jakubie, zainteresowany Sierakowem, o technikum rybactwa śródlądowego, w którym nie dość, że możesz się tego wszystkiego nauczyć, ale możesz to wszystko przede wszystkim zobaczyć. Albo jechać na praktyki, gdzie nie będziesz musiał płacić za tą wiedzę, tylko jeszcze tobie zapłacą za to, że... będziesz pomagał w gospodarstwie, w pracy. Czy to w Polsce, czy to w zagranicznych gospodarstwach. W Czechach na przykład, czy tam, gdzie w zasadzie zadzwonisz, to tam cię przyjmą. Zobaczy zresztą na filmie z Sierakowa, też będzie wszystko
wytłumaczone. O! Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam do wsparcia na profil Patronite do programu i do dzielenia się tą wiedzą, bo to jest istotne. Istotne jest to, żeby też jakoś też społecznie wpłynąć na gospodarstwa, które na przykład nie robią tarła, patrzę na słońce, gdzie tu mnie bardziej widać, tarła przeżywalnościowego, tylko jeszcze skutecznie niestety biorą ryby na przykład, albo odławiają je za dużo. Jeszcze pójdziemy Radka spytać, bo to jest właśnie jeszcze istotne. Radziu, jaki areał jest jezior do zarybienia, w sensie... Na 4,5 tysiąca hektarów. 4,5 tysiąca hektarów. To wszystkie nasze obwody są, no. Nie, dlatego pytam, bo Michał tutaj pytał, że ile rocznie średnio jakby jest zarybień, ile wyciąganych jest ryby i tak dalej, więc ja mu też wytłumaczyłem, że te pół tony wystarczy spokojnie, wyselekcjonować rybę, żeby tam ze 300 kilo, powiedzmy sobie, jak będzie takiej idealnej ikry, jak tutaj jest pozyskiwana, wystarczyło na ten areał. Wystarczy spokojnie, nawet z nadmiarem, nie, i tak dalej. Nie ma sensu brać więcej ryby. Przy tej ilości tarlaków, co mamy, to wręcz maksymalne dawki według operatu dajemy. Nie minimalne, tylko maksymalne. Więc nie ma sensu brać nie wiadomo ile ton tych... Lepiej to zrobić profesjonalnie. Ale oczywiście, że tak. Lepiej zostawić w wodzie rybę po prostu i tak dalej. Nie jakaś bandyterka po prostu i tak dalej. Bez sensu, nie? Czy w Kocku jest technikum rybackie? Nie wiem. Czy jeszcze jest? Nie mam pojęcia. Dobra. Mówisz? O nie, samce to wiesz. Dłużej zawsze potrzebuję. Mówię na wszystkich gatunków samce. Słuchajcie, dobrze, pozdrawiam was serdecznie, bo ja tutaj też do pomocy. Pozdrawiamy was. Z Mikołajek. Śmietana z Mikołajek. Trzymajcie się.